Chciałbym zaprosić na naszą scenę zacnego naszego pana wójta, Michała Kontraktowicza. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja się cieszę, że mam jedynie taką w zasadzie okazję przyjścia na scenę, wejścia na scenę tutaj i przywitać państwa, bo gdybym miał śpiewać, to w ogóle nikt by mnie chyba nie zaprosił. Także ja bardzo dziękuję, że jest taka możliwość. Witam po raz kolejny na Kurlance. Impreza z niesamowitą tradycją i bardzo nas cieszy, że kontynuujemy to dzięki całemu zespołowi, dzięki panu dyrektorowi, całemu zespołowi Gminnego Ośrodka Kultury jesteśmy w stanie kontynuować taką fajną imprezę przez tak długi okres czasu. Ja cieszę się bardzo, że państwo zechcieli tutaj mnie przybyć. Cieszę się, że ta impreza łączy pokolenia, bo za chwilę wystąpi nasz zespół Bufajtok. Widzimy nasze młode dziewczynki, które chętnie tutaj zaśpiewają, zatańczą i troszeczkę starsze osoby, które też bardzo chętnie do nas przyjeżdżają z całego województwa. Życzę przede wszystkim wspaniałej, cudownej zabawy we własnym gronie, ale też w gronie oczywiście obserwujących. Cieszę się jeszcze raz, że wszyscy zechcieli tutaj odwiedzić Stawigudę i zapraszam po raz kolejny przy każdej możliwej okazji i oczywiście przy okazji Kurlantki. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłej zabawy. Dziękuję. Cieszymy się też, że po kilku latach, przed COVID-em jeszcze się spotykaliśmy, wróciło do nas Radio Olsztyn. Tak samo będzie. To jest z nami także znana państwu pani redaktor, która też od wielu lat nam towarzyszy, pani Anna Minkiewicz-Zaręba. Zapraszamy panią. Pani Aniu, dziękujemy serdecznie. Cieszymy się, że wracamy na pewno. Mam nadzieję, że nie będzie tylko sporadyczne, ale w następnych latach też. Bo była to bardzo fajna sprawa. Także cieszymy się bardzo. Dla pani, dla pana redaktora naczelnego. Wyszłam na scenę. Nie zatańczyłam, nie zaśpiewałam, a kurlantkę dostałam. Ale bardzo miło was widzieć. Cieszę się, bo widzę same znajome twarze. Wyglądała ty,
Nasz nie ma.
Myśli we płyną od nieba do gwiazd, gdy karty
Yeah.